Oto jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Polsce. Miejsce, którego największymi atutami są walory przyrodniczo-krajobrazowe. Miejsce doskonałe dla różnorodnych form wypoczynku. Położony pośród lasów i jezior Augustów, od lat przyciąga rzesze turystów. Atrakcyjne szlaki wodne ziemi augustowskiej dają możliwość czynnego wypoczynku dla wodniaków, żeglarzy, wioślarzy, kajakarzy. Unikalne walory krajobrazowe są niewątpliwą atrakcją dla miłośników turystyki przyrodniczej oraz amatorów wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych. Bogata oferta gastronomiczno-rozrywkowa sprawia, że każdy może tu wypocząć tak jak chce. Zagubione wśród lasów i jezior miejsce odkryto w XVI wieku. W roku 1557 Augustów otrzymał prawa miejskie, które nadał mu król Zygmunt August. W kolejnych wiekach ziemia augustowska dzieliła losy Polski. Okresy rozkwitu przeplatały się z latami wojen i upadków. Świadectwa dalekiej przeszłości oraz miejscowej kultury znaleźć można w Muzeum Ziemi Augustowskiej, której eksponaty najlepiej opowiadają o historii regionu oraz jego mieszkańców. Miejscowa ludność żyła zajmując się rybołówstwem, rolnictwem, tkactwem, a także garncarstwem. Prawdziwy rozkwit Augustowa rozpoczął się na początku XIX wieku wraz z budową kanału augustowskiego, którego historię najlepiej poznać można w położonym nad brzegiem kanału dworku Ignacego Prądzyńskiego, głównego budowniczego tej najważniejszej dla regionu inwestycji, która rozpoczęła się w roku 1823. W muzeum znajduje się pełna dokumentacja historii budowy kanału, poczynając od planów poprzez materiały i narzędzia, którymi tę niezwykłą inwestycję realizowano. Dzisiaj kanał augustowski ciągnie się na długości ponad 100 km i posiada 18 śluz, gdzie wyrównywana jest różnica poziomu wody pomiędzy kwenami. Łączący w jeden kompleks malownicze jeziora augustowskie kanał jest dużą atrakcją turystyczną. Kanał augustowski jest zabytkiem klasy zero, kandydującym do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Do stałych atrakcji Augustowa należą rejsy po jeziorach statkami Białej Floty. W roku 1999 z atrakcji tej skorzystał gość niezwykły. Papież Jan Paweł II. Tutaj odpoczywał po trudach swej kolejnej pielgrzymki do Polski. Ta niezapomniana dla wszystkich wizyta sprawiła, że kanał augustowski zyskał jeszcze jedną atrakcję turystyczną – szlak Jana Pawła II. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców ziemi mazursko-augustowsko Suwalski. Niech sobie zapamiętają, że ja tej ziemi ogromnie wiele zawdzięczę. Ta ziemia była dla mnie zawsze bardzo gościnna, kiedy tu przebywałem. Augustów kocha papieża! Augustów kocha papieża! Nie jestem tu pierwszy raz, ale jako papież pierwszy i ostatni. W miejscach, w których Ojciec Święty modlił się, pozostały dziś pamiątki, które na zawsze będą przypominały o tej wizycie. W Studzienicznej zbudowano niezwykły pomnik Jana Pawła II na brzegu jeziora Studzienicznego autorstwa profesora Edwarda Dźwigaja. Sanktuarium Matki Boskiej Studzienicznej Matki Kościoła jest miejscem kultu religijnego i jednocześnie atrakcją turystyczną.
Przy sanktuarium znajduje się też studzienka z wodą, uważaną przez pielgrzymów za leczniczą przy chorobach oczu. Na brzegu Jeziora Białego, gdzie papież kontemplował w oczekiwaniu na statek, wybudowano niekonwencjonalny pomnik upamiętniający to zdarzenie. O wizycie Jana Pawła II w Augustowie przypomina też pomnik usytuowany przy wejściu do znajdującej się w centrum miasta Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. Kościół powstał w latach 1906-1911. Jest mieszaniną stylów z przewagą elementów romańskich. Zdetonowane przez Niemców w czasie II wojny światowej wieże odbudowano w roku 1986. Jeszcze w okresie międzywojennym, 20. stulecia, Augustów awansował do rangi najważniejszych ośrodków turystycznych Polski, obok Zakopanego i Juraty. Nowoczesne Centrum Informacji Turystycznej, znajdujące się przy rynku, służy radą i pomocą turystom we wszystkich sprawach. Augustowska oferta turystyczno-rekreacyjna jest bardzo bogata. Można tu podziwiać piękno krajobrazów, siedząc w urokliwych kawiarenkach na brzegach jezior, czy też spacerując lub wędrując szlakami Puszczy Augustowskiej. Piękno tej ziemi można podziwiać, wybierając się na rejsy wycieczkowe statkami Białej Floty, która jest tu wszechobecna. Mało jest w Polsce miast, których powierzchnię zajmują lasy i jeziora, dlatego Augustów jest ulubionym miejscem wodniaków, dla których augustowskie jeziora to prawdziwy raj dla uprawiania windsurfingu i prawdziwego żeglarstwa. Kanał Augustowski ze swoimi 14 śluzami po polskiej stronie jest atrakcją dla kajakarzy i wioślarzy. Sprawia, że bez kłopotów można pływać po wszystkich okolicznych jeziorach. Specjalnością Augustowszczyzny są spływy kajakowe szlakami kanału Augustowskiego, Czarnej Hańczy i Rozpudy. Do dyspozycji turystów jest życzliwa obsługa oraz wiele wypożyczalni nowoczesnego sprzętu wodnego. Ogólnie dostępne są kajaki, łodzie wioślarskie, jachtówki. Myli się ten, kto myśli, że wyciąg narciarski może być tylko w górach. W Augustowie na jeziorze Necko znajduje się pierwszy w Polsce profesjonalny wyciąg dla narciarzy wodnych. I choć sztuka pływania na nartach wodnych nie jest łatwa, to chętnych do uprawiania tego sportu jest coraz więcej. Wyciąg ma długość 740 metrów, a jego maksymalna prędkość to 58 km na godzinę. Za uruchomienie wyciągu miasto otrzymało nagrodę prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Przebiśnieg 99. W Augustowie naturalne akweny uzupełnia nowoczesne centrum sportu i rekreacji. To kolejny powód do dumy władz i mieszkańców Augustowa. Kompleks posiadający m.in. basen z urządzeniami do masażu powietrzno-wodnego, mały basen i zjeżdżalni o długości 92 metrów jest doskonałym miejscem do całorocznej rekreacji i rehabilitacji. Augustowskie hotele, pensjonaty i sezonowe ośrodki wypoczynkowe mogą przyjąć jednocześnie ponad 3000 gości. Wszystkie charakteryzują się wysokim standardem infrastruktury i obsługi. Mnogość propozycji, jakie oferuje miasto, sprawia, że można wybierać w zależności od gustu, potrzeb i zasobności portfela. Miejscowe hotele, oprócz noclegów, zapewniają smaczną i zdrową kuchnię, a także pomoc w wyborze formy rekreacji. Na ogół posiadają sprzęt sportowy potrzebny gościom do atrakcyjnego wypoczynku.
Walory przyrodnicze Augustowa, położonego wśród lasów iglastych, wzbogacających powietrze w tlen, olejki eteryczne i żywiczne fitocydy, zdecydowały o nadaniu miastu w roku 1993 statusu miasta uzdrowiskowego. Do dyspozycji turystów jest bardzo bogata oferta gastronomiczna, poczynając od ekskluzywnych restauracji znajdujących się w hotelach i w centrum miasta, po restauracje, karczmy i smażalnie znajdujące się na szlakach wodnych. W Starożynie regionalne potrawy mogą zaspokoić apetyt nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Chętnych na świeżą miejscową rybkę zapraszają liczne smażalnie, z których najatrakcyjniejsze są te położone nad brzegiem jeziora. Augustów to także miejsce wielu imprez kulturalno-sportowych. Władze miasta wiedzą, jak organizować duże imprezy i co robić, by wszystkim było w Augustowie dobrze i przyjemnie. Do największych imprez, ściągających w ostatnią niedzielę lipca tysiące gości z całego kraju, należą Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym. Co ma pływać, nie utonie. W roku 2004 była to już 9. edycja tej oryginalnej i zabawnej imprezy. Ważnym wydarzeniem sportowym jest międzynarodowy konkurs skoków narciarskich Euroniemen Cup. I choć skoki narciarskie bez Adama Małysza mogą być atrakcyjne, to jednak augustowskie zawody cieszą się ogromną popularnością wśród turystów i mieszkańców. Skoki na nartach wodnych to sztuka ciągle trudna, ale jak widać widowiskowa. Dzięki wyciągowi narciarskiemu i zawodom w Augustowie narty wodne stają się coraz popularniejsze w Polsce. Przepiękne zachody słońca, które na augustowskiej ziemi podziwiać można dowoli, to początek kolejnych atrakcji w Augustowie, bo... Augustowskie noce, nad brzegami drzemiące, noce parne, gorące, osłonięte przez mgłę. Augustowskie noce, zatopione w jeziorach, niepoznane od Również wieczorem Augustów ma wiele do zaoferowania swoim gościom i turystom. Numer jeden wakacji, wakacji w Augustowie. Dyskotekowe szaleństwo w centralnej części miasta może przyprawić o zawrót głowy i młodszych, i starszych. Rynek o północy ciągle pełen jest turystów. Przyciągają ich happeningowe pokazy młodych artystów, urokliwe kawiarenki, puby i restauracje. Całe życie koncentruje się teraz na rynku i nad brzegiem kanału, gdzie rozrywek po udanym sportowym dniu jest wiele. Można tu delektować się wspaniałą atmosferą i nabrać sił przed nowym, pięknym dniem w Augustowie. Jakby komuś było mało atrakcji, w lecie na Błoniach nad rzeką Neftą organizowane są koncerty najwybitniejszych polskich artystów. W Augustowie można się dobrze bawić i dobrze odpocząć. Tutaj naprawdę nie ma czasu na nudę. Wszystko przez te wasze babskie floty!